Szósty niezwykle interesujący odcinek z gry Football Manager 2013 Karierem Geeka Pytadrówek, czas zacząć. Dlaczego to będzie ten odcinek będzie taki interesujący? I już wam mówię. Jak widzicie, jesteśmy na miejscu numer 1 w tabeli trzeciej ligi, a mamy już ostatnią kolejkę. Udało nam się to dzięki temu, że wygraliśmy wszystkie mecze, ale o tym akurat za moment. I przy okazji bardzo dobrze ułożył nam się jeden wynik, a mianowicie, przepraszam was bardzo serdecznie, po naszym meczu, jak pamiętacie, mieliśmy mieć mecz z MKS-em Kutno i po tym meczu z nami Kutno grało bezpośrednio jeszcze mecz z Ursusem i dzięki temu tutaj akurat nam bardzo dobry wynik wszedł, a mianowicie remis, więc a biorąc pod uwagę, że my wygraliśmy z Legionowią, to skoczyliśmy na pierwsze miejsce. I ten minasz, na szybkiego. Graliśmy ostatnio z Odłem, znaczy z WKS Wieluń, potem Orzeł Wierzbica 2-1, Lechia Tomaszów Mazowiecki 3-2, to był taki mecz taki trochę, ale na szczęście udało się wygrać ten mecz, potem MKS Kutno, o którym już wspominałem i również mecz, o którym wspominałem z Legionowią. No to były akurat dwa trochę przewalone mecze, gdyż, no jak widzicie, 13 strzałów, z czego dwa celne z Legionowią i podobnie statystyka wyglądała przy okazji Kutna bodajże. No właśnie, 14 strzałów i z czego dwa celne. Także masakra. Normalnie, masakra. Okej, przejdźmy do meczu, chwilę jeszcze zobaczę na szybkiego. Yeah! Jesteśmy 514 drużyną w rankingu europejskim. Yeah! No po prostu czuję się zajebiście. Okej, okay, przejdźmy dalej. Okej. Okay. Za momencik. Okej, okay, są taki za mały przeskok. Już robimy, dobra. Wejdzie Wójciak za Fiołka. Wejdzie Niewiadomski za Stawarza. I... Albo nie Stawarz zostanie może. To najwyżej Niewiadomski będzie jako taki nasz złoty rezerwowy. Miejmy nadzieję. Okej, okay. Gramy dalej. Także ostatki ligowe sezonu 2012-13 porę zacząć. Oj, poprosił radę. I tak. Tutaj oni dostaną maksymalnie jak tylko się da i on to jest bodajże taki pamiętam z zeszłego meczu, ale to jemu ustawimy plus jako pressing i jakby piłki agresywnie, bo go jeszcze pamiętam jeszcze z meczu pierwszego i on był taki mocno przesrany i odwrót piłki na bocznych obrońców. Dobra, a żadliwie powiem, że zobaczmy, może się uda, błagam, panowie. Różycki, Staniszewski, do cudnego, Konzatinko, Rupa, Wójciak, Stawarz do Piutkowskiego, Łysik, Kika. To może zostawmy w ogóle tutaj na ofensywa od razu. Planujemy zbyt wiele łatwych podań. No to jak tak piłka do przodu, no. Jak pamiętam, absolutnie nie wychodzą. No to jak tak, no to ataki środkiem pola. No mam was tego uczyć. Jeżeli tak nie idzie, no to drugą są. Matwiejczyk, Kiełtyka. Wojtyka, Matwiejczyk. Maślanka i... Pierwsza bramka w pracy klubu, oczywiście kiedy? Najważniejszym w moim meczu. Kurde.
cudny. Cudny prawym skrzydłem, podaj to cudnie. Ja pierdolę ten. Coś niestety Wójciek nie może się strzelić, no ocena jest fatalna. Tak samo jak i Foszmańczyk. Jaki jest w ogóle wynik w meczu Ursusa? Remis na szczęście. Chociaż mnie jakoś w tym momencie remis mnie jakoś mało satysfakcjonuje. Dobra, zrobimy tak. Bo czasami jednak dobry opierdol nie jest zły. Fałkowski. Kiutek, chwila, bo oni nie wiem, czy jakieś zmiany nie przeprowadzili. No jasne, że tak. Ale Bułka to jest bramkarz, no właśnie. O Jezusie Nazareński. Stawarz, cudny, rupa ty dupa, gol! Wójciak! Kamil Wójciak, jesteśmy na pierwszym miejscu, dobrze, no to teraz błagam, tylko albo utrzymajcie ten wynik, no nie wiem, na utrzymanie remisu to tam nie mamy co grać, bo to... O Jezu, dobra, NS zobaczył kontuzjowany u nich. Co oznacza chyba, że nie ma napastnika w tym momencie. Nie no, bo ten to jest troszkę inna pozycja. Dobrze, i zmiany u nas. Niech za Łysika wejdzie na przykład. Niech Cudny wejdzie, a tutaj wejdzie pan Niewiadomski na przykład. A, nie może. No to jak tak, no to niech wejdzie Kolasiński. Okej. Dobrze, teraz już na taki ekran przyszedłem, bo już tutaj wolę mieć cały czas na podglądzie właśnie wynik z Tomaszowa Mazowieckiego. Ojeju. Dobra, zmiany następne. Fiołek. Majewski i Niewiadomski. Trzy zmiany nie ma. Właśnie o tym chodziło. To akurat też nie to chciałem kliknąć akurat, ale efekt chyba dobry. Wyjdzie. Zresztą zobaczymy potem. Dobrze, jeszcze parę minut i awans. No, oby tylko nic się nie stało niedobrego w meczu Ursusa. I cudny. Cudny i witamy sobie na dobranki. Tutaj dalej remis. Koniec! Czyżby? No, tutaj mi nic nie pokazuje. Chwila, zaraz zobaczymy. Wygraliśmy poniżej oczekiwań, no bo to jednak powinniśmy wygrać ten mecz. Momencik. Tak jest, proszę Państwa. Remis okazał się jakże zwycięski. Mamy awans do drugiej ligi
Wschodni. Tak jest. Także brawo panowie. Cieszymy się. Giga Pieterkówek zwycięża. I Szumański prowadzi klub ku chwale. No, ktoś miał wątpliwości. Zarząd zachwycony zwycięstwem. No, nie dziwię się. Konferencja prasowa to po meczu. Wypłata premii drużynowych i ostatnich wiedzy. No bo to jakoś to już... Okej. Korzystając z czasu, bo tutaj jakoś raczej nie zajęło to zbytnio dużo czasu, tak myślę, że coś około 10-15 minut, to na szybko jeszcze zobaczymy wyższe ligi, ale Polki już tam nie będziemy już robili już nie będziemy robili tam zagranicznych. Najważniejsza dla nas będzie teraz Liga Druga Wschodnia i zobaczmy, z kim się będziemy mierzyli. O Jezu, obydwa elbląskie zespoły spadają Pruszków, spada, co też jest złym, źle dla mnie, bo przynajmniej byłby bliski wyjazd. Oj, no ale dobra, będziemy się mierzyli z takimi zespołami jak Gadbadnia, Kraków, Świt, Pelikan na szczęście awansuje pewnie, ale nie, bo nie mają baraża jeszcze, no ale... No ale no niestety, no takie wyjazdy dalekie jak na przykład do Rzeszowa na przykład, czy do Suwałk, no niestety będą teraz na poziomie dziennym. Co obawiam się, że mój budżet może tego nie wytrzymać. O, z Wisłą Płock będziemy grali z Radomiakiem, który zresztą z tego co pamiętam, to nawet zaszedł do finału Pucharu Polski. Także no brawa dla tego zespołu akurat. Sprawdźmy Ekstraklasę. A tutaj akurat kompletny rozpierdol ligi wykonał Śląsk Wrocław. To akurat z tego co pamiętam, bo to jakoś tuż przed właśnie końcem ligi, pamiętam, że jeszcze sprawdzałem, to oni mieli w ogóle za rozwinięć, więc już pewnie już ostatni mecz już sobie odpuścili. No ale jak widać, 13 punktów przewagi nad drugą koroną Kielce. Na trzecim miejscu Jagiellonia i być może i Ruch będzie jeszcze w pucharach. No niestety moja Legia dała dupy. No ale no cóż, dziwicie jak zwalnia się Urbana, no bo słabych wynika, bo po słabych, no ale jak się zatrudnia jeszcze Franciszka Smudy, no to sorry memory, ale to nie mogło się udać. I szybko jeszcze Puchat Polski. No i tak jak tutaj wam mówiłem, Śląsk Wrocław pokonał Radomiaka, z którym będziemy się teraz mierzyć. Pokonał 4-0. Okej, także za ten sezon wam bardzo dziękuję. Widzimy się, mam nadzieję, niedługo. Postaram się jeszcze skorzystać z tego, że mam jeszcze trochę wolnego i po trochę jeszcze ponagrywać. Także mam nadzieję, że będziemy się widzieli, słyszeli, widzieli niedługo i do usłyszenia niedługo. Cześć!